Dzień dobry, witam serdecznie z warszawskiej Skry, jest ze mną Marian Ziółkowski, siemanko. Siemanko, cześć. Dobrym nastroju widzę dzisiaj. Nie no, bardzo dobrym. 3 tygodnie do walki, dobrze się czuję, waga jest dobra, a pomimo dobrej wagi, czyli stosunkowo niskiej, tak dobrze czuję się fizycznie, więc to jest dla mnie bardzo ważne. 3 tygodnie do walki, ale od ostatniej walki to minęły prawie 2 lata. Jak się czujesz z tak długą przerwą? Trochę dziwnie, ale bardziej jak zaczynam o tym myśleć, bo z drugiej strony aż tak teraz jak się znowu przygotowuję, to nie czuję, że aż tak dawno się nie biłem. Ciekawy jestem, jak już będę wchodził do samej klatki, czy odczuję, że o kurde, dawno tego nie było, ale już jeśli chodzi o same teraz przygotowania, no to przez to też, wiesz, nie było tak, że przez 2 lata w ogóle nie trenowałem, że przez 2 lata robiłem zupełnie co innego, bo zupełnie tak nie było, cały czas się przygotowywałem do walki z Parnassem, więc gdzieś jestem przyzwyczajony do tego, że przychodzę na treningi i gdzieś tam mocno trenuję, więc aż tak to nie jest teraz zauważalne, nie czuję tego, dopiero jak zadajesz mi pytanie, dopiero jak sobie uświadamiam, że w sumie już tak dawno się nie biłem, no to jest takie dziwne uczucie, ale to, no nie jest tak, że cały czas gdzieś o tym myślę. 6 kwietnia, szanowni widzowie, KSW 93 w Paryżu. Co powiesz na temat samej lokalizacji? Jesteś zadowolony, że jedziesz na nowy rynek dla KSW, daleko od domu, taka wyprawa, można powiedzieć, troszeczkę wojenna, jak to odbierasz? Nie no, cała ta akcja podoba mi się, bardzo, bardzo. Wiesz, no, nie chcę mówić, że to jakaś, wiesz, w kontekście wycieczki, no bo ciężko to nazwać się wycieczką, jadę tam, tak jak powiedziałeś, na wojnę, na misję, ale na pewno jest to dla mnie fajną i ciekawą rzeczą, że będzie to Francja. Też z tego względu, że KSW pierwszy raz będzie w tym państwie i cieszę się, że mogę być, wiesz, jakby tworzyć tę historię, być częścią tej historii właśnie a propos nowych lokalizacji, które wiem, że KSW stara się gdzieś tam nowe rynki otwierać i fajnie, że będę tym jednym z tych głównych zawodników na tej karcie, no bo jestem w main evencie i myślę, że w jakimś sensie ta rozpiska gdzieś tam jest zbudowana. Na mnie, no oczywiście na Parnassie, na Mircei, ale też jestem wysoko na karcie, więc myślę, że jak patrzymy na tą rozpiskę, no to na razie no nie jest jakaś, nie wiadomo, nie, jaka super z perspektywy polskiego kibica. Raczej tam są sami Francuzi i to też Francuzi tacy, wiesz jacy Francuzi. Tak na marginesie, więc czuję, że jestem taki jedną z głównych postaci tej gali, ważną częścią tej rozpiski i to wiesz, no, cieszę się naprawdę, że będzie to Francja, nigdy też nie byłem w Paryżu, choć zupełnie nie mam w głowie że jest to Paryż, że może zobaczę jakieś, wiesz, wieżę Eiffla, czy Louvre, czy jakikolwiek, jakieś takie ikoniczne miejsce z Paryża, bo zupełnie o tym nie myślę. Być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, też nie będę porozbijany po walce, to może uda się na drugi dzień gdzieś tam coś zobaczyć w tym samym Paryżu, ale raczej o tym nie myślę, raczej skupiam się przede wszystkim na tym, że jadę tam na misję i dać dobrą walkę. No właśnie, kiedy wylatujesz do Paryża, kto z tobą leci, jak to wygląda tak organizacyjnie? Wylatujemy w środę, leci ze mną od razu moja dziewczyna Weina, a potem w piątek dolatuje Artur i w sobotę dolatuje trener Robert Jocz i trener od boksu Jacek Łacharczyk. Wracacie kiedy? Trenerzy w niedzielę, Artur nie wiem, a ja też nie wiem, ale chyba też Artur mówił, że loty będą przez KSW dopiero kupowane na tę galę, więc wiem, że o ile wiem, że w środę wylatujemy, tak nie wiem, kiedy do końca wracamy. Najlepiej jakby to była jakaś niedziela wieczór, żeby można było jeszcze coś tam... Albo poniedziałek nawet, dokładnie, no zobaczymy. No słuchaj, no skoro z dziewczyną tam lecisz, no to fajnie by było tą niedzielę sobie w Paryżu jednak przy okazji spędzić gdzieś tam, pewnie powiedziałeś, że nie myślisz o tym, ale gdzieś tyle głowy na pewno masz, że jakiś spacer nad Sekwaną bądź zobaczenie jakiegoś z tych kultowych miejsc na pewno wchodzi w grę, nie? No właśnie tak, właśnie dobrze mi w sumie zagadałeś o to, bo mogę Artura poprosić, żeby KSW rozważyło właśnie lot jakiś taki wieczorny w niedzielę. No nie będę też przesadzał, no bo jakbym prosił o poniedziałek, no to chyba, żebym sobie sam nocleg już załatwił, bo też nie chcę wykorzystywać KSW, żeby opłacało hotel na jeszcze dodatkową dobę, więc zobaczymy. No jeśli, jak coś, to fajnie byłoby w niedzielę wieczorem, tylko oczywiście wiesz, jak człowiek po walce będzie jakiś totalnie rozbity, nigdy nie wiadomo jak to będzie, no to nie będzie też człowiek miał ochoty na jakieś spacerowanie. Zobaczymy. No to twój przeciwnik, Wilson Varela, no, widziałem 5 wygranych walk z rzędu, 3 wygrane z rzędu w KSW, wygrana z Szadzińskim, wygrana z 2 Rajewskimi. Z 3 z tych zawodników miałeś okazję walczyć, chyba z Łukaszem tylko się nie biłeś, z tego co pamiętam. Co powiesz na temat Vareli, no bo ostatni występ z Sebastianem bardzo szybki, ale też i bardzo efektowny i efektywny. Mocny gość, naprawdę mocny gość. Zupełnie nie czuję, że to jest zawodnik na przetarcie. Zawodnik, który po prostu mam się rozgrzać przed powrotem do walk mistrzowskich. Zupełnie do tego tak nie podchodzę. Czuję, że jest dobrym zawodnikiem i gdybym dalej miał pas i na przykład Parnasse nie byłby brany pod uwagę, to albo załóżmy biłby się w swojej kategorii wagowej, nie byłby po prostu brany pod uwagę jako walka ze mną, no to bym go traktował, Varelę, jako kolejnego pretendenta, który można powiedzieć z tym, co pokazywał w klatce KSW, zasłużył jak najbardziej na walkę o takie najwyższe trofeum. Trofeum. Więc tak, więc podchodzę do niego jako naprawdę dobrego zawodnika, mocnego, który bardzo dobrze kopie, jest mocnym kickbokserem, dużo dobrych walk właśnie w tej płaszczyźnie miał, dobrze łączy uderzenia bokserskie z kopnięciami, mocne ma te kopnięcia, mocne frontkiki, mocne lowkiki, dobrze kopie na głowę z jednej i drugiej nogi. Jest dynamicznym zawodnikiem, bardzo dobre warunki fizyczne, bo gdzieś podobne do mnie, chyba mamy praktycznie ten sam wzrost. Całkiem dobrze też odnajduje się w technikach kończących, potrafi poddawać, widziałem też jego poddania gilotyną, więc taki dosyć wszechstronny z nastawieniem na mocny kickboxing, więc zawodnik naprawdę no, konkretny. Jeśli chodzi o nastawienie na kickboxing, to z kim przygotowania pod Varelę, bo widziałem też foteczkę z Radkiem Paczuskim, czy to też była taka osoba, która gdzieś tam pomagała ci w przygotowaniach pod Wilsona Varelę? Tak, tak. Mamy układ z trenerem Robertem Joczem, że w czwartki przychodzę zawsze do Unika na treningi, porobić tam z chłopakami właśnie z tego też względu, że ich specyfikacją jest walka w płaszczyźnie stójkowej, kickboxerskiej i tam sobie dorabiamy jeszcze, bo ogólnie na co dzień trenuję właśnie tutaj w Skrze, ale ten jeden dzień w tygodniu właśnie poświęcamy na takie jeszcze szlify i z Robertem Joczem i właśnie z kickboxerami takimi chociażby jak Robert Paczuski, Radek Paczuski. Nie mogę powiedzieć, że jakoś z nim specjalnie sparowałem, no bo też Radek wiemy, że ma kontuzję i za bardzo on na razie co dopiero nie może sparować, co dopiero wraca do treningów, do jakichś mocniejszych. No nie, on nawet jeszcze nie sparuje, więc można powiedzieć, że dopiero wraca do mocniejszych treningów, ale przetrenowaliśmy przede wszystkim właśnie te kopnięcia, którymi lubi częstować swoich przeciwników Wilson Varela, więc z Radkiem, ale przede wszystkim skupiłbym się na chłopakach tutaj ze Skry. Z Danielem Kolasińskim, bardzo mocnym kickboxerem, bardzo dobrym, który świetnie kopie, chlasta tymi nogami z każdej pozycji. Z Saszą Mojsą, kojarzysz na pewno, zawodnik, który wiele mocnych walk w Muay Thai, bił się też w One FC, też walczył na gołe pięści, bardzo mocny kickboxer, bardzo. I myślę, że w przeciągu roku, 2 lat usłyszymy o nim tak szerzej w kontekście walk w MMA. Z kim jeszcze? No, Miłosz Kruk, bardzo dobry zawodnik, młody chłopaczek, ale świetny, naprawdę świetny i też to jest gość, o którym usłyszymy i on też rozpoczął swoją przygodę ze sportami walki jako kickboxer, był w kadrze Polski, więc też bardzo utalentowany chłopak, mimo że jeszcze tak nie jest tak znany, to był dobrym sparring partnerem. I też z różnymi chłopakami, którzy przychodzili na sparingi w środę, którzy nie trenują nas na co dzień, ale można było z nimi porobić. Też podjechaliśmy na kilka dni do trenera Andrzeja Kościelskiego, do Ankostu i tam też udało mi się porobić, czy z Czarkiem Oleksiejczukiem, czy z Wawrzyńcem Bartnikiem, z Hubertem Lottą jakąś rundkę zrobiłem, z Szymonem Karolczykiem, z Michałem Borowskim, który teraz na Fenie wygrał swoją walkę. No tam dużo, ogólnie w Ankoście jest też trochę podobnie jak u nas, że jest bardzo dużo dobrych zawodników z kategorii 70-76, mają tam mocnych zawodników, więc naprawdę czuję, że to były dobre przygotowania. Powiem Ci tak, że między nami i widzami, że najważniejsze dla mnie w tych przygotowaniach, że żadnych urazów nie było, żadnej kontuzji, nie miałem problemu z lędźwiami, które mi się gdzieś odzywały przed walką z Parnassem, nie miałem problemu z barkiem, który też miałem problem, z szyją zawsze mam problemy przed walką, często mam problem z łokciem lewym, to jest kontuzja, która się ciągnie od walki z Adrianem Zielińskim, więc muszę przyznać, że w tych przygotowaniach tych urazów było naprawdę mało. Nie chcę być złośliwy, ale ja to tylko skończę trzymać kciuki za brak kontuzji, jak już znajdziesz się w klatce. Oczywiście, oczywiście. Tylko przypominam, że tak ludzie mają taki skrót myślowy, że tak jakby zapamiętali, chociaż to jest dziwne, jak można tak zapamiętać, ale to właśnie ludzie cały czas walą skrótami myślowymi, że ja tę kontuzję doznałem na rozgrzewce. Ja ją doznałem miesiąc wcześniej. Człowiek starał się ją zaleczyć, też diagnoza była, potem okazało się, że błędna, tak, że niestety kontuzja była znacznie gorsza niż na początku zakładano i przez ten miesiąc po prostu człowiek starał się zaleczyć. Po 2 tygodniach wydawało się, że jest dobrze. Tylko wiadomo, zostały 2 tygodnie do walki, zrobiłem jedne sparingi, na sparingach nic się nie odezwało i wydawało się, że jest wszystko dobrze. Ale przez to myślę, że kluczowe było robienie wagi. Człowiek jak odwadnia, wiesz, tyle kilogramów, to jednak się wysusza te stawy, te ścięgna i niestety to się wtedy odezwało, więc jeszcze raz powtarzam, że to nie było tak, że byłem zdrowy i na rozgrzewce nagle coś mi walnęło, tylko to była pochodna sytuacji sprzed miesiąca. Jarosław Amosów, też mieliście okazję chyba robić, widziałem wspólne fotki. Tak, był na treningach u nas, ale akurat z nim nie robiłem, no bo troszeczkę on jednak za ciężki. Też akurat nie było okazji z nim porobić. On bardziej jak był, to też skupiał się na tym, żeby robić z Damianem Janikowskim, z Tymkiem Łopaczykiem. Też nie chciałem, jak przychodzi taki gość, jest też dużo cięższy, to raczej nie chcę też zabierać Tymkowi czy Damianowi tego sparring partnera, tym bardziej, że u nas naprawdę bardzo dużo jest zawodników przede wszystkim w kategorii lekkiej. Jeszcze nie wymieniłem chociażby Hugo, jest też Bogdan Danilko, taki dobry zawodnik z Ukrainy, Maksim Grabowicz, też mocny zawodnik z Ukrainy. Mam dużo sparring partnerów w swojej kategorii wagowej, ale gdzieś rzeczywiście żałuję, że finalnie nie zrobiłem z Amosowem, bo bardzo ciekawy jestem tych jego zapasów, bo widziałem, jak z chłopakami robił, no to naprawdę świetnie się rusza, świetnie, zupełnie inaczej niż zazwyczaj się ruszamy w Polsce. Parnasse czy Mircea, jak myślisz? Czy to nie jest za szybki też powrót dla Valeriu? Za szybki. Myślę, że to jest kluczowe. Gdyby Valeriu dostał pełny okres przygotowawczy, nie musiałby robić wagi, to myślę, że miałby dużo większe szanse. I tak bym Parnassa stawiał jako faworyta. No nie oszukujmy się, ciężko nie postawić Parnassa w roli faworyta. Musiałby bić się chyba w UFC. Nawet przed walką ze mną był u bookmacherów faworytem. Więc chyba tylko nie był z Adrianem Bartosińskim, no nie, ale no to nie oszukujmy się, no bił się w wadze wyżej i to w wadze wyżej, które jest nie tak jak w 6,6, waga wyżej 70, tylko między wagą lekką a wagą półśrednią jest przepaść, więc tam nie dziwię się, że nie był faworytem, więc tak czy inaczej byłby faworytem w tej walce, ale biorąc pod uwagę to, że Mircea będzie musiał robić drugi raz wagę, a to naprawdę, jak się raz robi wagę, ścina się te łącznie tam z 8 kg, zaczyna z 10, to mi się wydaje, że organizm tak w pełni zdrowia dochodzi dopiero około po miesiącu. Ja na przykład zawsze jak zrobię wagę, to dopiero po miesiącu czuję, że że już wszystko wróciło, że teoretycznie nie, nawet tego nie powiem. Po miesiącu dopiero czuję, że wszystko wróciło, ale nie byłbym na przykład po miesiącu gotowy znowu robić wagę. To byłoby zbyt duże obciążenie. Żeby znowu robić wagę, to musiałoby minąć co najmniej 3 miesiące, żeby można było rzeczywiście zrobić kolejny raz tę wagę i czuć się naprawdę bardzo dobrze. Odwadnianie uważam, że jest bardzo obciążające dla zdrowia. A tutaj wiesz, on musiał zrobić wagę, jeszcze limit mistrzowski, bił się z Brichtą 4 rundy, to nie było, że zrobił robotę w jednej rundzie, tylko bił się 4 rundy, tam obrażenia swoje zebrał. W dodatku walka z Parnassem, który raczej nie... To nie jest tak, że dostaje znowu zawodnika takiego jak Brichta, czyli będzie musiał się nastawić przede wszystkim na to, żeby on obalał. Z Parnassem nie będzie łatwo, nie będzie go łatwo obalić. Więc wydaje mi się, że wszystkie okoliczności sprawiają, że jeszcze większe traci szanse w tym ostatecznym zestawieniu, ale nie chcę tak dokładnie stawiać go na straconej pozycji i też bym skupił się na tym, że naprawdę ma duże jaja, duży charakter, bo biorąc tę walkę w takich okolicznościach, to naprawdę pokazuje, że ma duży charakter. Z kim wolałbyś być zestawiony? Z Parnassem. Ale oprócz Parnassa. Z Varelą czy z Leo Brichtą? Bez różnicy, bez różnicy. Myślę, że prawdopodobnie będę zestawiony z... Prędzej czy później będę z jednym i drugim zestawiony, no bo wiesz, oni są w czubie tej kategorii lekkiej i czy będę mistrzem, czy nie będę, to i tak będę się pewnie z nimi bił. Myślę, że z takimi zawodnikami jak, mam nadzieję, Parnasse, Mircea, Brichta, Tutarauli, myślę, że to jest kwestia czasu. Nie przegrałeś walki też od czasu walki z Gamrotem. To znowu będzie niedługo 4 lata bez porażki. Czy twoje cele sportowe orbitują obecnie tylko wyłącznie wokół odzyskania pasa mistrzowskiego KSW? Czy gdzieś jednak w głowie jest zachowanie dobrego win streaku i może rozmowy z UFC? Jak to wygląda w tym momencie z twojej perspektywy? Wiesz, nic się nie zmieniło. Mam 3 walki w kontrakcie jeszcze w KSW. Jeśli wszystko się dobrze powiedzie i wygram z Varelą, no to zostaną mi 2 walki i nie będę miał w głowie, żeby kombinować, nie walczyć o pas, tylko zawalczyć te 2 walki i przechodzić do UFC, bo jeśli uda mi się wygrać z Varelą, to na pewno będę chciał walczyć o pas, na pewno. Jeśli jeszcze Parnasse będzie miał ten pas, jeśli zostanie w organizacji, bo naprawdę bardzo dużo się słyszy, że ma jednak go nie być, to na pewno będę chciał walki z nim. Na pewno będę dążył do tego pojedynku, a wtedy wiesz, on będzie miał pas. No tak czy inaczej będę chciał, jeśli uda mi się wygrać z Varelą, na pewno będę chciał bić się kolejną walkę o pas. A znowu jak zdobędę ten pas, no to znowu KSW nie będzie chciało tak łatwo się mnie pozbyć. Wiesz, tak łatwo mnie wypuścić. Zawsze będę powtarzał, gdzieś moim marzeniem zacząłem trenować MMA. Oczywiście oglądałem KSW i bardzo mi się podobało, że Polska ma swoją własną organizację MMA, ale muszę przyznać, każdy to wie, kto oglądał moje wcześniejsze wywiady, że zacząłem trenować MMA i moją motywacją do walki było poza prywatnymi jakimiś tam, czyli chęć, wiesz, obrony dziewczyny, chęć obrony samego siebie, jeśli spotkam jakaś niesprawiedliwość i będę szedł ulicą, jakiś gość, nie spodoba mu się moja twarz i się do mnie doczepi, a będzie 2 razy większy ode mnie, to wiesz, taka dosyć no, niesprawiedliwa akcja, no bo idę sobie ulicą, nic nie zawiniłem i ktoś nagle do mnie zaczyna, bo chce się dowartościować. Więc to była moja największa motywacja, żeby trenować, żeby nie dać sobie jakimś dobra, no nie będę mówił jakimś no, delikatnie ciecią, wiesz, dać się wyżyć. Więc to była moja główna motywacja, ale muszę przyznać, że jak właśnie oglądałem ten Ultimate Fighter, ten pierwszy sezon z Diego Sanchezem, Forrestem Griffinem, Stefanem Bonarem, Koszczekiem, Kenem Florianem, To mnie tak zmotywowało, pomyślałem sobie, kurde, ale to jest fajne, że spoko, normalni goście biją się, bo wiesz, jak oglądałem KSW, to ja nie wiedziałem jacy są na co dzień zawodnicy, którzy biją się w ringu, jak jest Materla, jak jest Kalidow, tam był Daniel Dowda, jacy są ci zawodnicy i kojarzyli mi się raczej z jakimiś, no nie powiem gangsterką, ale z jakimiś takimi, wiesz, twardymi chłopami. Też nie chcę przestać nie powiem z jakiegoś marginesu społecznego, ale raczej z... No dobre określenie. A jak obejrzałem Ultimate Fightera i zobaczyłem tych gości, tych zawodników, którzy tam byli, to pomyślałem sobie, o, jeszcze Chris Lieben był, lubiłem go, chociaż on był takim łobuzem. O, najbardziej. Tak, tak. To pomyślałem sobie, kurde, to są normalni goście. Ten Stefan Bonar, jakiś tam normalny typ, taki totalnie normalny gość. I pomyślałem sobie, kurczę, czyli okazuje się, że MMA do klatki wchodzą goście, którzy są normalnymi facetami na co dzień. I to sprawiło, że zachęciło mnie do toczenia walk w klatce, więc po prostu te UFC zawsze gdzieś było w mojej głowie, zawsze było, to był jakby taki cel, żeby trenować, bić się i tam zawalczyć. Wiesz, też czasy się trochę zmieniły, to UFC też się trochę zmieniło. To już nie jest taka, kiedyś to wydawało się, że to jest takie elitarne, dalej w jakimś sensie jest to elitarne, ale potrafią się znaleźć zawodnicy, którzy niekoniecznie tam powinni być, a nawet jeśli powinni być, to pokazuje po prostu, że to jest już inne UFC. Już aż tak bardzo nie jara to jakieś, nie są już takie epickie, legendarne, ale cały czas jest najlepsze na świecie. I na pewno fajnie byłoby tam zawalczyć, ale kurczę, no, czasy się trochę zmieniają. Też nie jestem już najmłodszy, mam te 33 lata. Wiesz, nie mam jeszcze w głowie, że wybieram się na emeryturę, bo jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze może i z 10 lat powalczę, choć raczej wolałbym po 40 już się nie bić, już szanować też swoje zdrowie, swoją głowę, więc to się jeszcze okaże. No i cały czas, wiesz, jeszcze ta akcja z tymi testami antydopingowymi. Zawsze UFC było dla mnie tym atrakcyjne przez te testy, a tu widzisz, mamy galę teraz we Francji, będą testy antydopingowe, więc coś się w tym KSW zmienia. Wiem, że Martin Lewandowski też ma ambicje, żeby pomału wprowadzać. Wiesz, jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia MMA, tam też ma kontakt z młodzieżą. I też to jest dobry przykład dla młodzieży, żeby nie walić towaru i uczciwie walczyć. Dzięki temu, że nie będą brali towarku, to potem na koniec kariery będą dużo zdrowsi. Dużo zdrowsi. Ja na przykład nie mam nic przeciwko, że ktoś jest po 40, nie bije się już, ten testosteron mu spadł, już wiesz, zaczyna już robić się na tyle dojrzały, że gdzieś te siły witalne z niego schodzą. Nie mam z tym problemu, żeby ktoś sobie na przykład wspomagał się i troszeczkę wyrównywał na przykład tym testosteronem. Ale to jest zupełnie co innego niż, wiesz, masz 20 parę lat i walisz testosteron i jesteś cały naładowany i potem gościa, wiesz, pastwisz się nim w klatce i go tłuczesz, bo jesteś nakoksowany. KSW 92 w Gorzowie. Jak podobała Ci się gala i jakie masz odczucia po walce Michała Materli z Piotrem Kuberskim? Gala bardzo dobra. Wiedziałem, jak widziałem rozpiskę, to bardzo mi się podobała. Wiedziałem, że to będzie dobra gala. Rozczarowująca jedynie była walka Daniela Rutkowskiego z Neveszem. Tak po prostu, no, oglądałeś galę. No widziałeś, że to nie była jakaś walka taka... Wiesz, Daniel jeszcze do niedawna bardzo fajnie boksował, bardzo fajnie poruszał się w stójce i potrafił kopnięciami nokautować, jak chociażby Peicza. Tak, a w ostatnich walkach tak wydaje się, że się ogranicza do raczej zapasów, ale też nie takich zapasów, że wywraca. Tylko clinch, dociskanie. I wiesz, no, on chyba sam dobrze wie, że to jest... No nie jest to najciekawszy sposób walki, no ale no z drugiej strony był po porażce i priorytetem dla niego było wygrać. Tym bardziej z gościu, który miał rekord 36-1, więc ja naprawdę uważam, że pomimo, że kibice są przeciwnego zdania, że lepiej ładnie przegrać niż brzydko wygrać, to ja uważam jako zawodnik, że tutaj dla Daniela Rutkowskiego było najważniejsze zwycięstwo i dzięki temu tej wygranej, nawet w taki sposób pokonał ten szczebelek, zrobił kroczek do przodu i teraz w następnych walkach może pokazać coś fajnego, coś bardziej efektownego. Jeśli chodzi o walkę Materli z Kuberskim, no to myślałem, że tak będzie. Może, miałem w głowie, że może potrwa to do drugiej rundy i w drugiej rundzie to się wydarzy. No powiedzmy sobie szczerze, no Michał Materla już, jaki by nie miał serca, jaki by nie miał umiejętności, no to zdrowie jest wszystkim. Zdrowie jest wszystkim i jeśli on tego zdrowia już nie ma, nie tylko chodzi o wiek, ale przede wszystkim o te wojny, które toczyła przez to swoje serce, jakie ma, przez ten swój charakter, toczył wiele tych wojen. Więc to, wiesz, pozostawia swoje żniwa i teraz ciężko powiedzieć, co dokładnie zrobić z postacią Michała Materli, bo słyszymy, on cały czas chce walczyć. Jak chce walczyć, no to niech walczy. Cały czas gdzieś te emocje daje. Ludzie chcą go oglądać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Cały czas budzi zainteresowanie. Cały czas jest zdolny do zaskoczenia, tak jak w walce z Radkiem Paczuskim. No to wiesz, ja w życiu się nie spodziewałem tego. Wiesz, Radek Paczuski jest świetny, naprawdę. Jest świetny. Ostatnio nawet robiliśmy zapasy. Robię z zawodnikami, którzy biją się w kategorii 8-4. Czasami nawet trafię na kogoś 9-3 i nie jest mu łatwo mnie wywrócić. A ostatnio robiłem z Radkiem, tylko on akurat teraz bardzo dużo waży, to naprawdę nawet wywracał mi to stosunkowo łatwo, jak robiliśmy walkę z klinczu. On naprawdę jest mądrym gościem, wszystko szybko łapie i po prostu Materla nie miał prawa z nim wygrać, patrząc na papierze, a jednak wygrał, znokautował go nawet, czyli to nie było tak, że poddał go po prostu gilotyną czy w parterze, bo miał przewagę w parterze nad Radkiem, nad kickboxerem, tylko nawet go, wiesz, pokonał go w stójce, czyli w płaszczyźnie Radka, więc Michał cały czas jest zdolny do robienia dużych rzeczy, ale jednak procentowo dużo większe jest prawdopodobieństwo, że będzie zbierał ciosy, że będzie coraz trudniej. No też ma 40 tam ile? 3 lata? Coś nie, czy 39? Nie, po 40 jest. Tak mi się wydaje, że jest po 40. Tak mi się wydaje. No właśnie ostatnio Różal powiedział na wywiadzie, że 42 czy 1, a były komentarze, że po 39 i tak już... Kurde, czekaj, sorry, muszę to szybko sprawdzić, przepraszam. Muszę to sprawdzić, bo ty... Bo zresztą twoje słowa podobnie powiedział... 39 lat, kurde, no to ojej, to przepraszam, nie chciałem obrazić Michała, no cholera, myślałem, że już jest po 40. Kurde, no to teoretycznie jeszcze mógłby spokojnie się powiedzieć, ale to widzisz, wszystko przez to, że on przez ten swój charakter toczył takie wojny i tyle bomb wyłapał w swojej karierze. Ciężko, nie wiadomo co z nim zrobić, bo z jednej strony fajnie, być może fajnie jakby się jeszcze bił, ale czy z takimi zawodnikami jak Kuberski, który jest młodym dzikiem, który zaraz będzie bił się o pas, czy nie powinien walczyć trochę z tymi zawodnikami, załóżmy, no wiesz... 7., 8. w rankingu. Który jest Michał Materla w ogóle teraz w rankingu? Nie wiem, wiesz, był chyba 5. przed tym starciem, ale nie jestem pewien, bo chyba jeszcze nie były zaktualizowane teraz te rankingi po gali. Ale z drugiej strony, czy on chce bić się, czy go jarają walki z zawodnikami, którzy są, wiesz, 8., 9. pozycja? Ciebie by jarały na jego miejscu? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Wszystko jest też pytanie... Na ile działa twoja świadomość, na ile jesteś w stanie powiedzieć sobie, jak dobry jestem i z kim jestem w stanie wygrać. Ciężko mi powiedzieć, na razie nie jestem na jego miejscu. Tak czy inaczej szacunek dla niego za te wszystkie lata kariery. Kuba Wikłacz, twoim zdaniem poziom UFC w zupełności? Chciałbyś go tam zobaczyć, czy raczej chciałbyś zobaczyć kolejne starcie z Sebastianem Przybyszem, no bo Sebek koniecznie do tej 4. już walki dąży. 5. nawet. 5., przepraszam, no tak. Chciałbym zobaczyć jeszcze tą zwieńczenie, 5. walka. Wiesz, historia się tworzy na naszych oczach. Myślę, że nigdy tego nie wiem, czy będzie kiedykolwiek coś takiego, jak wiesz, jak 5 walk tych samych zawodników. Jest to, nie wiem, czy w historii były nawet 4 walki tych samych, może gdzieś tam było na świecie, ale 5 to chyba czegoś takiego nie było i fajnie jakby to się wydarzyło, tym bardziej właśnie, że pamiętam jak to się zakończyło i słyszałem, że Sebastian Przybysz ma obiecaną walkę o mistrzostwo, więc niech to się dopełni, niech to się skończy, jeśli Kuba Wikłacz wygra, no to Jeśli ma ambicje przejścia do KSW i KSW będzie chciało go puścić, to niech to się wydarzy. Ja mam w głowie już ułożoną całą, całe zestawienie na kategorii 6-1. Sebastian Przybysz, skoro już wiemy, że ma walkę umówioną, no to walczy z Wikłaczem. I w tym momencie niech się wytworzy kolejny pretendent, który się wytworzy w walce Oleksii Poliszczuk kontra Zdrawkowicz. I tam goście, oni ze sobą zawalczą i będzie kolejny pretendent do walki potencjalnego zwycięzcy Wikłacza z Przybyszem. A Zoriko Żożyła z kimś tam, nie wiem, czy z Martinsem, czy musiałbym zobaczyć, kto tam jeszcze jest taki, który by nie był po jakiejś takiej mocnej porażce. Bardzo szkoda mi Szkaradka, bardzo, bardzo lubię go. Fajny chłopak, dobry zawodnik, dobry zapaśniczo. Ale w tej walce troszeczkę było widać, że brakuje tej stójki, bo gdyby w tej stójce czuł się pewniej i by potrafił mocniej zagrozić Zdrawkowiczowi, to i te zapasy byłyby łatwiej do wykonania. Bardzo mi szkoda, no, ale już przed walką już dużo wcześniej mówiłem. Ci, którzy rozmawiają ze mną, wiedzą, że wypatrzyłem w Zdrawkowiczu dobrego zawodnika i czułem, że on może wygrać ze Szkaradkiem, bo jest cholernie mocny. To nie jest tak, że Szkaradek jest słaby. Szkaradek jest bardzo dobry. Tylko pamiętajmy, ma 5 walk, okej, tamten ma 7, ale wydaje się, że jest troszeczkę na innym etapie. Bardzo mi szkoda tych końcowych ciosów, które przyjął na głowę Szkaradek. Bardzo fatalnie to wyglądało i tak trochę to tak odczułem psychicznie, że w sensie takim, że bardzo mi szkoda było Kamila. Mam nadzieję, że mu się to nie odbije na zdrowiu, że wszystko jest w porządku u niego i że zaraz wróci do treningów. A jak psychicznie odczuwasz brak prowadzenia MMA Studio? Bo dzisiaj jest poniedziałek, normalnie wieczorem już byś tam przygotowywał się do programu, kręcił program i zresztą widać po samym twoim stylu wypowiadania się, że ta komentatorka i to prowadzenie programów bardzo ci służy, bo już widzę całkiem, jak potrafisz wybrnąć, że ci słowa brakuje i tak dalej, i twoje umiejętności krasomówcze znacznie wzrosły. Brakuje ci tych programów poniedziałkowych? Troszeczkę brakuje, tak, bo przyzwyczaiłem się do tego i podoba mi się właśnie chociażby to, nawet jeśli mamy dużej oglądalności, to cieszy mnie to, że na koniec będę mógł zawsze powiedzieć po 5, 6, 7, 10 latach, że byłem tą częścią, która promowała te polskie MMA, że promowała tych zawodników, nie tylko tych takich klasowych, którzy byli u nas jak Asia Jędrzejczyk, Jan Błachowicz czy Mateusz Gamrot, ale też takiego Damiana Rzepeckiego, który ostatnio pięknie się pokazał na, pewnie widziałeś, jaki on jest dobry. Z walki na walkę jest coraz lepszy. Okay. Dokładnie. Więc gdzieś promujemy. Były też właśnie Kamil Szkaradek, był u nas. Wielu takich zawodników, których kibice mogą tak za bardzo nie znać, a dzięki temu programowi poznają. No i dzięki, no wiesz, no, nie będę mówił tylko o sobie, no bo dzięki wam przede wszystkim, no to też promujecie tych zawodników, więc robicie dobrą robotę i gdzieś lekko dołączyłem w jakimś tam sensie do was i tą robotę staram się też dodatkowo robić, ale na razie aż tak nie wiadomo, jak mi tego nie brakuje, no bo przede wszystkim jestem zawodnikiem. Ile bym się tam nie nagadał, jakby mi to nie szło, raz lepiej, raz gorzej, to przede wszystkim jestem zawodnikiem i na tym się skupiam. Gdzieś tam za ileś lat, jak już będę starszy i nie będę też przyjmował obrażeń na głowę, gdzieś będę bardziej mógł się skoncentrować na tego typu zadaniu, to myślę, że tak, że to może być moją gdzieś przyszłością, ale na razie przede wszystkim skupiam się na walkach i chcę jeszcze pokazać w klatce klasę. Ale też dziękuję za te słowa, co powiedziałeś i powiem ci, że u mnie dużą rolę odgrywa też rozmówca. Ja przez to, że jestem gościem tak zwany overthinking i naprawdę potrafię za dużo myśleć. Naprawdę w ciągu kilku sekund myślę nad tyloma rzeczami, aż przesadnie, naprawdę, ja już nie będę mówił nad iloma rzeczami, ja potrafię myśleć, zamiast się skupić na tym, co mam do powiedzenia i jest to bardzo uzależnione od tym, z kim w danej chwili rozmawiam. Jak z kimś się czuję tak swobodnie, czuję, że ktoś, z kim rozmawiam, ma dosyć szczere intencje, że ja do niego coś mówię i on widzę po jego mimice, że to, co mówię, to on odbiera w szczery sposób, albo to, co on mi mówi, to ja czuję, że on mówi to szczerze, a nie, że jedno mówi, a widzę tak po jakiejś mimice, że myśli o czymś innym. To jest bardzo uzależnione od tego, więc perfekcją będzie to, jeśli będę potrafił, wiesz, mówić składnie, nie gubić myśli, mówić tak jak trzeba i nie będzie to uzależnione od tego, z kim w danej chwili rozmawiam. KSW Epic jeszcze, Marian, bo nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać. Jak Ci się podobał w ogóle cały projekt, czy cała gala? Czy sądzisz, że będzie kontynuacja tego eventu, tej formuły eventów KSW i ewentualnie czy widziałbyś się w którejś z tych formuł? Czy jest jakaś, której chciałbyś spróbować? Gala była ok. Myślałem, że będzie może trochę większa, trochę będzie co innego, a w sumie poczułem, że to było trochę prawie jak normalne KSW, tylko z kilkoma innymi formatami, z kilkoma innymi formułami. Troszeczkę mi brakowało takiego większego jakiegoś takiego wow. Nie wiem jak to powiedzieć, albo co miałoby sprawić, żeby to było takie jeszcze większe. No ta walka grapplingowa De Frisa z Barnettem, myślę, że no była taka, wiesz, lepiej właśnie byłoby spróbować zatrudnić jakiegoś Klebera czy kogoś takiego, jakiegoś na przykład Gary'ego Tonona, albo spróbować dobrze zapłacić Gordonowi Ryanowi, kogoś, rozumiesz, kogoś takiego. Teoretycznie te KSW Epic, odpowiadając na drugą część twojego pytania, widzę przyszłość, żeby rzeczywiście KSW robiło od czasu do czasu taką galę, bo otwiera się bramka na nowe właśnie rzeczy, na nowe formuły, ale jeśli nowe formuły, no to nie parter dwóch gości, którzy tam się ledwo ruszają. Nie mówię, że Deflis się ledwo rusza, ale no jednak zbyt dużej dynamiki to tam nie było. Barnett też gość, który, no, jego częstotliwość walk nie jest zbyt duża. Raczej bym widział właśnie ściągnięcie takiego właśnie gościa jak Gordon Ryan, czy Gary Tonon, czy jakiś braci Miao. Na pewno by chcieli zawalczyć na takiej gali, jakby się dobrze im zapłaciło, to bardzo by chcieli zawalczyć, a też zainteresowałoby to dodatkowych kibiców, tych, którzy jarają się tylko brazylijskim jiu-jitsu. Jeśli chodzi o kickboxing, to też ściągnięcie jakiegoś, no chociaż no, domyślam się, że takiego Verhovena może być ciężko ściągnąć. No właśnie. Ale kurde, no tak, no to może być troszeczkę trudniej, bo tych zawodników grapplingowych jest łatwiej, bo tam nie ma aż takich pieniędzy w tym grapplingu. Ale rzeczywiście coś pokombinować. No i też fajnie to, że można byłoby teoretycznie na przykład takiego Bachowicza ściągnąć z UFC i zrobić mu walkę z Adamkiem. Że rzeczywiście ten KSW Epic daje szansę na nowe rzeczy, ale bardzo bym nie chciał tego, żeby KSW Epic szło w to, żeby na przykład ściągnęło jakiegoś frika polskiego, nawet tego, który naprawdę dobrze się prezentuje, ale nie chciałbym. Cały czas mam nadzieję, że KSW nie będzie szło w te friki i że nie będzie... że będzie chciało być jak najdalej od tego. Już mi się nie podoba w jakimś sensie to, że KSW niby chce się odróżnić od frików, niby, nie powiem, że nimi gdzieś gardzi, ale gdzieś no, są daleko, a nagle jest kamera na walkę, a nagle pokazują kamerę na trybuny i pokazują te gęby tych frików. I po co oni pokazują te ich twarze? Co to ma jakiś dać prestiż KSW, że oni przyszli na galę? I pokazują twarze tych gości, kurwa? Po co to? Nie wiem, powiem Ci, Marian, nie wiem, sam się zadaję sobie to pytanie, no ale chyba chodzi o to podniesienie prestiżu, zainteresowanie, dobrze to ująłeś, prestiżu młodszych widzów może, ale to ja nie wiem, czy pokazanie kogoś na trybunach przyciągnie młodszych widzów, raczej chyba nie. Niech przyciągają tych młodszych widzów, którzy mają olej w głowie i tych, którzy chcą oglądać prawdziwy sport. Jeśli ta część młodszych widzów, która chce oglądać cyrk, to niech sobie oglądają ten cyrk. Nie ma co ich zachęcać. Oni i tak oglądają friki nie dla sportu, tylko dlatego, do całej tej otoczki, dlatego, że się wyzywają. No tam rzeczywiście walka jest najmniej ważna. Najważniejsze są konferencje przed i wywiady po, a sama walka mogłaby się pewnie nie odbyć. Marian, konsola odstawiona aż do walki? Nie? Nie, jeszcze nie. W ostatnim tygodniu już coraz mniej tej gry, już człowiek aż tak nie ma ochoty, już przede wszystkim inne priorytety się robią, czyli ojej, jak ja bym coś zjadł, ojej, jak ja jestem zmęczony, o, wiesz, i myśli, dobra, to już jest ten tydzień walki, już trzeba się skupić, szkoda te siły tracić na tej konsoli, bo jednak absorbuje to energię, jakby nie było. Więc nie mogę powiedzieć, że na razie odłożyłem konsolę. Wiesz, wyszedł remaster 3 części Tomb Raider, więc pykam już 2, przeszedłem. Już udało mi się to przejść. Na początku wkurzała mnie archaiczność tej gry, tego sterowania, ta kamera jak latała, wiesz, bo to jest gra z perspektywy trzeciej osoby i chcesz ustawić kamerę za plecami tej Lary Croft, żeby chociażby dobrze oddać skok, ale nie jesteś w stanie za plecami, bo kamera jakby nie wchodzi pomiędzy postać a ścianę. I robią się jakieś dziwne rzeczy. I to było na początku takie denerwujące, ale człowiek szybko do wszystkiego się przyzwyczaja, więc szybko przyzwyczaiłem się do tego i naprawdę sprawia mi to przyjemność. A z gierek jeszcze, jakich teraz ogrywam, no to Alien Dark Descent, z takim rzutem izometrycznym, to jest fajna giereczka. Cały czas jeszcze gdzieś tam męczę czasami te Rocket League, bo jest naprawdę fajne, zręcznościowe, no i jest bardzo, wiesz, ta gra ma poziomy, no, wiesz, cały czas, żeby nauczyć się latać i trafiać w tę piłkę w powietrzu. Rocket League to takimi wyścigi jakby takie... Jak boisko piłkarskie, wielka piłka, samochodziki, ja gram na 2 i wiesz, i jeździsz. Na początku właśnie fajnie, bo ta gra jest bardzo zręcznościowa, ma poziomy, jest bardzo trudna do ogarnięcia. To nie jest taka gra jak FIFA czy Tekken, że jest łatwy próg wejścia, że każdy ci wejdzie. Wiadomo, jak już ktoś świetnie gra w Tekkena, no to ogra każdego, ale nieraz jest Tekken taki, że ktoś nawala w przyciski i może wygrać z kimś, kto ma potencjalnie, teoretycznie dłuższy staż w Tekkena. Czy w FIFA też tak było. FIFA była tak poustawiana, takie skrypty tam były, że potrafiłem zgrać z kimś, kto słabo grał, ale tak było ustawione skrypty, że nagle jego zawodnicy dostawali jakiegoś przyspieszenia, jakiegoś podniety i nagle potrafił gość, który słabo gra, strzelać mi bramki z 40 metrów, bo skrypt był taki, że on musi zaraz mi strzelić bramkę na 1-1, a wiesz, po co to się robi, żeby dzieciaki się nie odbiły od gry, bo jak przegrywasz, to teraz w dobie tej całej tej akcji z dopaminą, z serotoniną, to każdy chce czuć ten zastrzyk dopaminy, bo jak tego nie będzie czuł, to odłoży tę grę, a jak odłoży tę grę, no to FIFA wtedy nie zarabia. Więc Rocket League jest właśnie taką grą, gdzie są poziomy, gdzie naprawdę są poziomy i to jest fajne, odczuwalne. Czekam na Silent Hilla 2, który tworzy krakowskie studio Bloober Team. Mam nadzieję, że tylko tego nie spartaczą. Czekam na Frostpunk, który tworzy warszawskie studio 11-bit studio, który zrobił pierwszą część Frostpunku, zrobił This War of Mine, taką bardzo fajną gierkę. Więc to jest to, czekam na drugą część Hollow Knight, taka Slickson będzie się nazywała, tylko cały czas ją opóźniają. Są giereczki, na które czekam, ale w ostatnim czasie jest troszeczkę taka posucha, że tak powiem. A na samo zakończenie, Marian, jeszcze tutaj pytanie od widza. Peterson chciałby cię zapytać. Jordan? Nie, ale taka ksywka na YouTubie. Masz w sumie teraz niezły przykład tego, jak może wyglądać twoje życie po skończonej karierze w klatce. Komentowanie YouTube, bycie ekspertem. Jak ci się to podoba? No bardzo mi się podoba, naprawdę. Czuję, że przychodzi mi w miarę to naturalnie i na pewno w przyszłości chciałbym być komentatorem, choć naprawdę czuję, że mam tyle jeszcze do zrobienia, Jak słucham, jak się wypowiada Dominik Durniat, jak słucham, jak się wypowiada Maciek Turski, to naprawdę robi na mnie bardzo duże wrażenie. Świetnie mówią, świetną mają energię, sypią synonimami z rękawa, mają bardzo dobrą dykcję. No moim dużym atutem jest wiedza i merytoryczność. Wydaje mi się, że to jest z kolei moim dużym atutem, ale to jest, wiesz, to nie tylko to się liczy, trzeba umieć to przekazać. Mateusz Borek jest fenomenem, naprawdę. Jeśli chodzi o to, jak on wypowiada się, jaki on ma w tym luz, jaką charyzmę, to jest po prostu genialne. Więc mam fajny punkt odniesienia, mam do czego dążyć. Myślę, że w przyszłości też odnalazłbym się jako gość, który wchodzi do klatki i robi wywiady w klatce po samej walce, bo wiedziałbym, o co pytać. Bo sam wiem nieraz, o co chciałbym być pytany po waleczce, więc czuję, że to też byłoby w przyszłości całkiem atrakcyjne. Jeśli chodzi o ten YouTube, no to wiesz, YouTube jest przyszłością. Naprawdę, YouTube jest przyszłością. W ogóle telewizja internetowa jest przyszłością. Człowiek był kiedyś skazany na reklamy, na to, co telewizja ci puści, jaki film, o której dokładnie godzinie, jak zachciało ci się pójść do toalety czy zjeść, to w tym momencie już nie mogłeś przewinąć filmu. Więc naprawdę, ten YouTube jest przyszłością. Możesz sobie puścić co chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz. Do wyboru jest tego, wiesz, niezliczona ilość, więc wydaje mi się, że ten YouTube jest przyszłością i gdzieś tam na tym YouTubie człowiek może będzie działał, ale też nigdy nie będę nigdy nie będę uważał się za youtubera, nigdy nie będę żadnym influencerem, tylko raczej właśnie w jakimś kanale, gdzieś mieć swój program, takiego typu. Ale czy wtedy można nazwać, że człowiek jest youtuberem? Czy można nazwać Stanowskiego youtuberem? No nie wiem, mnie nazywają youtuberem, a się nie czuję youtuberem, bo tylko czuję, jakbym miał kanały na YouTube. No natomiast dużo częściej jednak osób... Zresztą ty też nie mów nigdy, bo może będziesz influencerem, może będziesz reklamował kremy do twarzy czy coś takiego, także zobaczymy. No właśnie, tylko jak załóżmy gość, który reklamuje kremy do twarzy, czy staje się influencerem? Chyba tak, w tych czasach influencer. Ja bym ciebie nie nazwał youtuberem, po prostu robisz wywiady, nie lecą one w telewizji, tylko lecą na YouTubie. Ale znowu trzeba byłoby zobaczyć, co to znaczy być youtuberem dokładnie. No takie pojęcie względne w tym momencie. Tak, jest to całkiem nowy, świeży zawód, jeszcze do końca jego ramy nie są określone. Szanowni Państwo, Marian Ziółkowski już za 3 tygodnie wchodzi do okrągłej klatki KSW i to na francuskiej ziemi w Paryżu. Także co, trzymajcie wszyscy kciuki za Mariana, czekamy na efektowne zwycięstwo z Varelą, bo tak by było najlepiej, a później czekamy na walkę mistrzowską z Aladinem Parnasem, no bo to jest taka walka, która ci się chyba po prostu należy, żeby ona się już odbyła. No fajnie by było, ale nawet miałem ostatnio w KSW pytanie od coacha w trailerze, czy dalej żyje walką z Parnassem. I powiedziałem mu, że na razie musiałem troszeczkę przestać żyć tym, bo no nie mogę przez 2 lata cały czas myśleć o jednym gościu, tym bardziej, że mam teraz przed sobą naprawdę duże wyzwanie w postaci Vareli i to było najgorsze, co mógłbym zrobić, to myśleć o Parnassie, o Vareli myśleć jako gość przystanek i go nie cenić. Zupełnie tak nie jest. Na razie Parnass został, wiesz, odsunięty z mojej głowy. Myślę przede wszystkim o Vareli. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to wtedy będę się zastanawiał i zobaczymy, czy wróci znowu temat Parnassa. Dziękuję Tobie za wywiad. Zawsze miło się z Tobą rozmawia. Dziękuję oczywiście swoim kibicom, bo gdzieś tam zawsze ze mną są. Od jakiegoś czasu i swoim sponsorom, swoim najbliższym trenerom, mojej dziewczynie, wszystkim moim przyjaciołom. Dziękuję bardzo. Dzięki.